Nokia Lumia 530 jest tanim telefonem, który ma zająć tron niesamowicie popularnej Lumii 520. Niestety, pod wieloma względami nowy model jest krokiem do tyłu i trudno jest nazwać go prawdziwym następcą. Pierwszą rzeczą, na jaką zwróciłem uwagę, gdy dostałem Lumię 530, jest jej grubość i zaokrąglone kształty. 520 nie była najcieńszym telefonem na rynku, ale daleko jej było do osiągnięcia takiego pucowatego wyglądu. Ostatnim telefonem, który nazwałem mydelniczką, był iPhone 3G. Lumia 530 zgarnia ten tytuł dla siebie w pięknym stylu i sądzę, że nieprędko pojawi się na rynku godny konkurent do tego wyróżnienia. Same materiały, z jakich wykonany jest telefon, są dobrej jakości i tutaj nie mam co się skarżyć. Tradycyjnie już muszę pochwalić plastik, jaki jest używany w Nokiach, bo niezmiennie pozostaje on miły w dotyku i w żaden sposób nie sprawia wrażenia taniego. Pewną oczywistą regułą zawsze było, że gdy jakiś model telefonu zostaje aktualizowany do nowszej wersji, to otrzymuje lepsze podzespoły. Nie Lumia 530. Ekran ma nadal przekątną 4 cali i co prawda jego rozdzielczość została zwiększona do 854 pikseli na 480, czyli o 54 piksele więcej w pionie. Powodem tego jest porzucenie sprzętowych przycisków systemowych na dole urządzenia i zastąpienie ich ekranowymi. Po prostu trzeba było zrobić dla nich miejsce. Musicie wiedzieć jednak, że wyświetlacz IPS z Lumii 520 został zastąpiony tańszym TFT. Pogorszeniu uległy nie tylko kąty widzenia, ale przede wszystkim ekran w Lumii 530 ma mniejszą jasność, słaby kontrast i wyprane kolory. Widać, że Microsoft chciał zrobić kolejny budżetowy hit, więc oszczędzał gdzie się da. Niestety nie tylko zmiana wyświetlacza jest takim strzałem w stopę. Początkowo można pomyśleć, że Lumia 530 ma wyraźnie lepszy procesor niż poprzedni. 4 rdzenie o taktowaniu 1,2 GHz to przecież znacznie lepiej niż 2 rdzenie 1 GHz w Lumii 520. Prawda? No cóż, problem w tym, że nowa Nokia ma SoC z układem graficznym Adreno 302, kiedy poprzedni model ma szybsze Adreno 305. Co więcej, 4-rdzeniowy Snapdragon 200 i tak obsługuje jedynie 2 wątki, a każdy drugiego poziomu ma również 1 mega pojemności. Tylko tym razem, zamiast na dwoje, dzielony jest na 4. Z pozoru znowu aparat fotograficzny niewiele się zmienił. Pozbawiony został jednak flesza, więc pożegnajcie się z funkcją latarki, a system łapania ostrości nie zrobi Wam wyraźnego zdjęcia obiektu będącego blisko obiektywu. Do tego ilość RAM w telefonie jest taka sama co w Lumii 520, czyli 512 MB. Zmianie uległa za to ilość dostępnej pamięci wewnętrznej, która zmniejszyła się z 8 GB do marnych 4 GB, co daje niecałe 2 GB wolnego miejsca na aplikacje i muzykę. To jest naprawdę bardzo mało. Co prawda, wraz z Lumią 530 otrzymujemy 15 giga przestrzeni w chmurze, ale to i tak nie usprawiedliwia zmuszania klientów do kupowania dodatkowych kart microSD. Ponad rok temu Lumia 520 mogła dać nam 8 giga pamięci i nowy model powinno być stać na co najmniej to samo. Obecnie Lumię 530 możemy kupić za około 20 zł więcej niż model 520. Bardzo bym chciał powiedzieć, że to świetna cena za nową wersję popularnego telefonu, ale szczerze nie do końca jestem o tym przekonany. Lumia 520, która pojawiła się na rynku na początku 2013 roku, nie wypada wcale przy następcy blado i jest właściwie równorzędną propozycją. Rozumiem, że Microsoft chce utrzymać niską cenę urządzenia przy jednoczesnym zwiększaniu marży, ale podjęte w przypadku Lumii 530 decyzje w najlepszym wypadku mogą być uznane za wątpliwe.